Patrycja Leszek, witam Państwa w najnowszym wydaniu informacji. A co usłyszymy dzisiaj? Zniszczone szlabany. I no dowalamy w te szlabany. Zamrożony system. No mamy nadzieję, że ten drugi sprawdzian wyjdzie już pozytywnie. Skuteczność w związku. Trzeba zmienić naszą pozycję w związku, że plan był dobry, ale wykonanie było złe. Niszczyli szlabany, przy tym doskonale się bawili i zapewne myśleli, że za zniszczenie spółdzielczego mienia nic im nie grozi. Zapomnieli, że na terenie spółdzielni znajduje się już prawie 200 kamer, a na terenach spółdzielni mieszkaniowej wykrywalność naruszeń jest dzisiaj na poziomie 90%. Dziś już mało kto pamięta, że 6 lat temu, zanim doszło do mega remontu naszych osiedli, tereny spółdzielni mieszkaniowej były najniebezpieczniejsze i określane jako tak zwany czarny punkt. Od ponad 5 lat nasze osiedla są monitorowane. W przeciągu tego okresu ilość kamer umieszczonych na naszych blokach zbliżyła się do 200. Tylko w zeszłym roku przybyło ich 40, a umieszczone zostały na osiedlu popiełuszki. W zeszłym roku na naszych osiedlach zainstalowane zostały także szlabany. Ta inwestycja wywołała krytykę prasowego organu samorządowego. Na łamach owego organu prasowego najpierw pojawił się tekst pod tytułem: czy mieszkańcy naprawdę chcieli tych szlabanów? Mieszkańcy obawiają się, że szlabany, które pojawiły się na osiedlach spółdzielni mieszkaniowej, utrudnią im życie. Co z dostawcami i kurierami? Jak podjedzie pod dany blok osoba, która zabiera osobę starszą na rehabilitację? Zastanawiają się. Straszył mieszkańców spółdzielni ktoś, kto podpisał się skrótem KW. Przywołajmy jeszcze kilka cytatów. Spółdzielnia mieszkaniowa w Lubartowie nie odpuszcza właścicielom aut. Krzyczał swoimi szpaltami miejski periodyk. Co ciekawe, w ów artykuł wpisała się także Renata Mazur, która twierdziła, że jacyś mieszkańcy podobno zgłaszają się do niej, stu cytat, wieloma pytaniami. Narzekają na dezinformację w spółdzielni, zastanawiają się, jak mają wjechać kurierzy, dostawcy mebli czy ekipy remontowe. Chętnie cytował byłego już członka Rady Nadzorczej organ samorządowy, nie ujawniając jednak, że ta, która krytykuje, sama głosowała za owym rozwiązaniem. Ten sam organ twierdził, że podobno zbierane są jakieś podpisy i choć od publikacji minęły już 3 miesiące, to ani zbierającego, ani podpisów nie widać. W kolejnym tekście ponownie pojawiły się twierdzenia takie jak... Szlabany. Czy spółdzielnia mieszkaniowa słusznie straszy kierowców? Co ciekawe, temat szlabanów mocno podbijał także nowy dyrektor Lubartowskiego Ośrodka Kultury, czyli wydawca organu samorządowego. Nie milkną komentarze, jeśli chodzi o szlabany. Po publikacji naszego artykułu, czy mieszkańcy naprawdę chcieli tych szlabanów, rozgorzała dyskusja. Cytuję. Na osiedlu grabarskim znajdą się może pojedyncze głosy za instalacją szlabanów, a żadnych pytań o to nie było, komentuje internauta na naszym profilu facebookowym. Malarz będzie targał swoje rzeczy z odległego parkingu albo każe sobie opłacić tydzień możliwości wjazdu, a sklep odwiedzi mniej osób, bo lepiej, by miejsca parkingowe stały puste, niż ktoś obcy załatwiał na nich swoje interesy. Już nie wspomnę o sytuacji ludzi wracających tylko na weekend, na przykład ze studiów czy z pracy. Wspaniałe rozwiązanie, którego nikt nie chciał, dodaje czytelnik. Co z tym, co z tego wyniknie, zobaczymy. Dyrektor Kościańczuk w swojej wypowiedzi twierdzi, że w Lubartowie jest osiedle grabarskie. Owo przejęzyczenie nie dziwi, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że nowy dyrektor LOK, podobnie jak nowi naczelnicy w Urzędzie Miasta, nie mieszka w naszym mieście. Wydawca organu samorządowego mocno rozemocjonowanym głosem zadaje pytanie. Co z tego wyniknie, zobaczymy. Po tym jak inwestycja spółdzielni ruszyła, okazało się, że tym, czym straszono w organie samorządowym mieszkańców, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Gazeta, którą wydaje LOK, czyli instytucja zarządzana przez Kościańczuka, nie przeprosiła za podburzające artykuły. Niestety okazało się, że szlabany przeszkadzają, ale chuliganom. Nie wiemy, czy przed tym, co zrobili, czytali oni organ samorządowy. Pierwsze z urządzeń uszkodzone zostało przy ulicy Cmentarnej. Na wideo widzimy, jak z pobliskiego baru w stronę osiedla przemieszcza się grupka dziarskiej młodzieży. Pierwszy z bohaterów skacze nad szlabanem, drugi z wyraźnie widocznym brzuszkiem ma już problem z podniesieniem wysoko nogi i musi się oprzeć na stojącej na jego drodze przeszkodzie. I gdyby nasi dzielni młodzieńcy z pełnymi brzuchami udali się do domów, nie byłoby problemów. Niestety miłośnicy kebaba wracają i testują pachnące jeszcze nowością szlabany. W chwili, kiedy urządzenie poddaje się najedzonemu osiłkowi, czmychają.
Na kolejnej kamerze widać, jak dziarscy młodzieńcy zmierzają w stronę bloku Lipowa 1A. Zwracamy uwagę, że zdjęcia z osiedlowych kamer nagrane zostały w nocy, a obraz jest ostry i, jak się okazuje, dający możliwość identyfikacji sprawców. Na kolejnej kamerze, tym razem umieszczonej już na bloku Lipowa 1A, widać, do których klatek rozchodzi się kebabowo-szlabanowy gang. Spółdzielnia mieszkaniowa przekazała zdjęcia policji. Podobna sytuacja miała miejsce na osiedlu Garbarskim, czyli tym samym, na którym mieszka radna Mazur, tak krytykująca to, za czym głosowała. Tu mamy do czynienia z żabkowym ninja, być może tym samym, który miał zbierać tam podpisy, o których pisał organ samorządowy. Wraca on z reklamówką późną nocą. Przechodząc dziarskim krokiem do szlabanu, rozgląda się i szarpie za szlaban. Wyraźnie pobudzony, wraca chwilę później, huśta się jak za mało lata. Być może to zemsta za to, że nikt nie chciał się podpisać pod szlabanowym protestem. Materiały z osiedla Garbarskiego także trafiły na policję i już są pierwsze efekty. Informuję, iż sprawca zniszczenia szlabanów został ustalony przez policjantów Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie. Czytamy w piśmie Komendy Powiatowej Policji. W chwili, kiedy uruchomiony został nowy system, kilka szlabanów zostało zniszczonych, ale spółdzielczy monitoring zadziałał i ujęto sprawców. Tak, i to jest ważne, bo często wydaje się być może tym, którzy, nie wiem, podchodzą albo do szlabanu, albo podchodzą do samochodu, albo podchodzą ze szprejem do naszego bloku, że są anonimowi. Nie są anonimowi. Trzeba pamiętać, że spółdzielnia mieszkaniowa monitoruje już prawie 200 kamer. 200 kamer! Za moimi plecami widać stanowisko naszego monitoringu. Widać, że na bieżąco śledzimy i altany śmietnikowe, i wszystkie miejsca, które obserwuje nasz monitoring, i tak samo wieczorem my jesteśmy cały czas, mamy możliwość obserwowania tego, co dzieje się na naszych osiedlach. Także korzysta z naszego monitoringu, korzysta również policja, ale dzięki temu, że to działa i na tych zdjęciach, które pomogły policji ująć tych sprawców, którzy no nie wiem po co się bawili naszymi szlabanami i wyłamywali je, no to dzięki temu, to proszę zwrócić uwagę, że zdjęcia są robione w nocy, a wygląda po prostu obraz idealnie. Miejski organ, ale także nowy dyrektor LOK mocno eksponowali temat szlabanów. Czy to mogło mieć wpływ na to, co wydarzyło się później na osiedlach? Nie wiem, czy to mogło mieć wpływ, natomiast ja bym apelował o taką rzecz, żeby no nie nakręcać się tak tematami, nie walić tak jak w bęben w jakiś temat, no bo jeżeli się okazuje, że jest sytuacja taka, że jakiś organ samorządowy organ, czyli no to dla kogoś potencjalnie, kto wierzy tej gazecie, ja jej nie wierzę i myślę, że ludzie jej nie wierzą, no ale jeżeli usłyszy, jaki to jest problem, że tam są jakieś podobno no, podpisy gdzieś zbierane, że ktoś coś się buntuje, że nie wiadomo, co się dzieje, no to nie ukrywam, no jeżeli za czymś stoi samorząd, ratusz, tak? No bo tak to wygląda za tymi publikacjami, bo ktoś dał pieniądze na wydrukowanie tego, zabezpieczył je w budżecie, więc radni zabezpieczyli środki na Lubartowski Ośrodek Kultury. Później wydawca, czyli dyrektor Lubartowskiego Ośrodka Kultury, akceptuje, rozumiem, linię programową organu samorządowego i mówi, no dowalamy w te szlabany. I sam się cieszy zresztą, jak oglądałem to, nie mogę uwierzyć, że no, wydawca, dyrektor tak się cieszy, że jest podawana nieprawda w organie. No jeżeli tak to ma wyglądać, no to gdybym może nie miał innych przemyśleń, gdybym nie czytał innych gazet, gdybym nie widział niezależnych mediów, gdybym nie widział kanału S, gdybym nie widział naprawdę niezależnych publikacji, to być może uwierzyłbym temu, co tam było napisane. No i nie wiem, czy ktoś uwierzył, czy nie uwierzył, bo nie jesteśmy w stanie tego określić, no ale na pewno tego typu publikacje nie pomagają. I apeluję tutaj o umiar. Dzięki monitorom za pańskimi plecami zostali ujęci sprawcy, ale jest także bezpieczniej na osiedlach. Tak, ja przypominam sobie, jak mieszkańcy też proponowałbym, żeby sobie przypomnieli przed naszą rewitalizacją osiedli, przed dociepleniem bloków, przed zamontowaniem kamer, jak wyglądały nasze osiedla i co się na nich działo. Ja pamiętam, bo
będzie 5 lat już, jak jesteśmy w trwałości projektu, mija właśnie w przyszłym roku, to jest jedna informacja, czyli jesteśmy 5 lat od ostatniej rozliczonej faktury. Pracę przeprowadziliśmy, zaczęliśmy 7 lat temu przeprowadzać, no a 8 lat temu, 9 lat temu, 10 lat temu, nie kto inny jak Tomasiak chodził do Urzędu Miasta i przygotowywał założenia do tego projektu. I pamiętam, jak chodziłem na konsultacje dotyczące przyszłego planu rewitalizacji miasta Lubartowa, no i gdzie były również służby mundurowe i gdzie wyraźnie słyszałem, że tereny spółdzielni mieszkaniowej, blokowiska, to są najbardziej niebezpieczne tereny w mieście, że to są tak zwane czarne punkty. To samo się działo na sesjach Rady Miasta, kiedy były zdawane sprawozdania komendanta powiatowego policji. No kiedy, no, przyznam się szczerze, że no, część z radnych uśmiechało się, patrząc w moją stronę, tych, którzy mnie nie lubili oczywiście, kiedy słyszeli, że tak jest niedobrze tu, gdzie funkcjonuje spółdzielnia mieszkaniowa, tu, gdzie są nasze osiedla, tu, gdzie jeżdżą nasze samochody, tu, gdzie wtedy wykrywalność była bardzo niska i gdzie naprawdę działo się dużo rozbojów ci, którzy dokonywali tych rozbojów, również później pozostawali bezkarni. No minęło tych lat troszkę, zmieniło się dosyć dużo i widzimy, że dzisiaj monitoring bardzo mocno pomaga i tak jak wcześniej wspomniałem, ja widzę na dzienniku, że mamy średnio 3-4 pisma w tygodniu od policji, która również prosi o pomoc. Z tym, że te rzeczy, te kwestie, które ujawniamy, te kwestie, które zostały teraz szybko załatwione, za co dziękuję również policji, to zostały zrobione dzięki naszym pracownikom w spółdzielni mieszkaniowej, którzy mają za zadanie monitorowanie tego, co się dzieje na naszych osiedlach i oni wychwycili nie tylko ich, bo przypomnę, że również była zniszczona wiata na osiedlu Zgoda, gdzie tam weszli młodzi chłopcy i skakali po dachach, również już zostali ukarani. To nie są małe kary, bo zniszczenie takiej wiaty to jest 15-20 tysięcy złotych. Naprawienie szlabanu, to tutaj również dobrze, żeby każdy sobie zdawał sprawę, że nie tylko postępowanie karne prowadzone przez Komendę Powiatową Policji, karne, ale również należy naprawić później szkodę. No średnio naprawienie takiego szlabanu to jest 5, 6, 7, czasami 10 tysięcy złotych, w zależności jak mocno przy okazji zniszczenia elementu tego, który blokuje wjazd na osiedle, zostały zniszczone mechanizmy wewnątrz skrzynki. Więc to nie są małe pieniążki. Jeżeli ktoś ma ochotę ciągle płacić tam, no, to nie zachęcam do tego i apeluję również, żeby inni nie cieszyli się i nie zachęcali do różnego rodzaju tego typu, no, złych jednak rzeczy. Przed uruchomieniem spółdzielczego monitoringu tak zwane blokowiska w policyjnych statystykach zajmowały niechlubne określenia jako tak zwane czarne punkty, gdzie wykrywalność była bardzo niska. Proszę powiedzieć, jak jest teraz? Jak jest dzisiaj? Monitoring, który został zamontowany na lubartowskich osiedlach, w wielu prowadzonych sprawach ułatwia pracę policjantom. Są to najczęściej sprawy dotyczące zdarzeń, które miały miejsce właśnie w tych miejscach. Są to kolizje, kradzieże, zniszczenia mienia czy zakłócanie ciszy i spokoju. Każdego tygodnia do spółdzielni z Komendy Powiatowej wpływa kilka pism. Proszę powiedzieć, jak wygląda ta współpraca z Centrum Monitoringu w Spółdzielni, jak mocno to pomaga samej policji? Jeżeli zdarzenie miało miejsce na osiedlu, gdzie działa monitoring, policjant prowadzący daną sprawę zwraca się do spółdzielni o udostępnienie nagrań z monitoringu. W ten sposób już niejednokrotnie ustaleni zostali sprawcy na przykład zniszczenia mienia, bądź też sprawcy, no, jakiegoś zdarzenia drogowego. Warto zaznaczyć, że to dzięki spółdzielczym kamerom zidentyfikowano zabójcę głośnego morderstwa sprzed kilku lat. Także dzięki kamerom na spółdzielczych osiedlach ujęto złodzieja, który okradł starszą osobę, na tak zwanego wnuczka. Ciekawe, co z tego wyniknie? To pytanie, jakie zadał dyrektor LOKU po tym, jak promował kolejny artykuł wskazujący na to, jak złym pomysłem były szlabany na spółdzielczych osiedlach. Tekstów w organie samorządowym podbijających negatywne emocje było kilka. Wszystkie przywołane wówczas plotki o rzekomych utrudnieniach okazały się kłamstwem, ale słowo przepraszam nie przeszło przez szpalty organu samorządowego. Niestety szlabany zostały zniszczone, ale dzięki spółdzielczemu monitoringowi sprawcy owych wyczynów ukarani. Miejmy nadzieję, że to ostatnie tego typu złe wydarzenie w naszym mieście.
Dla kanału S Bartosz Giza. Noc z niedzieli na poniedziałek była jedną z mroźniejszych. Temperatura spadła mocno poniżej 20 stopni Celsjusza. Zmroziło cały Lubartów i okazało się, że silny mróz zamroził także system zarządzający szlabanami. System nie reagował na sygnał wysyłany z pilotów. Czy silny mróz zamknął samochody na osiedlowych parkingach oraz jak sobie radzić z podobnymi zjawiskami w przyszłości? O tym w naszym materiale. W poniedziałkowy poranek każdy, kto chciał otworzyć szlaban za pomocą pilota, mocno się zdziwił. Po naciśnięciu klawisza urządzenie nie reagowało. Dlaczego szlabany nie działały tak, jak powinny oraz jak radzić sobie przy kolejnej fali mrozów? O to pytamy prezesa Jacka Tomasiaka. Panie prezesie, dlaczego w poniedziałek szlabany nie reagowały na impuls pilota? Powiem w ten sposób. Możemy wszystko zrzucić na mróz. Przyszedł duży mróz. On nam zablokował te szlabany, ale nic nie usprawiedliwia tego, że po prostu mechanizm nie zadziałał. Więc uważamy, że technicznie nie wszystkie rozwiązania zostały zastosowane tak, jakbyśmy oczekiwali. Za moimi plecami właśnie widzimy firmę, która przyjechała, naprawia. No i mamy złożoną obietnicę od firmy, bo tak skonstruowaliśmy umowę, że firma musi szybko reagować, więc w ciągu 24 godziny już firma była, już widzimy ten szlaban jest naprawiony i tak po kolei one są naprawiane dzisiaj w Lubartowie. No i mamy obiecany, bo wiemy, że idzie następny mróz duży, minus 30 stopni podobno. No mamy nadzieję, że ten drugi sprawdzian wyjdzie już pozytywnie i nie będziemy musieli wzywać po raz kolejny firmy, żeby musiała resetować te systemy, bo tam nie będę tego, nie będę wchodził w szczegóły. Jeżeli ktoś ma komputer w domu i wie, że go wystawi tak najogólniej, powiem, na duży mróz i on będzie narażony na dużą różnicę temperatur, to dobrze wie, że systemy, a przede wszystkim pamięć wtedy nie zadziała i zazwyczaj w takim wypadku trzeba sformatować komputer i ustawić wszystkie ustawienia od początku i dokładnie to samo, co by z naszym laptopem wystawionym na mróz, to samo się dzieje dzisiaj tutaj, nie zadziałały po prostu w taki sposób, jak powinny grzałki, które powinny ogrzać cały system. Ale mam nadzieję, że ta usterka zostanie usunięta. A jak zatem można podnieść szlaban? Jeżeli przydarzy się po raz drugi taka sytuacja, że będziemy mieli duży mróz, mamy obiecane, że się to nie stanie, ale jeżeli by zaistniała taka sytuacja, to prosimy spokojnie, bez nerwów. Przejdźmy teraz na drugą stronę. Kiedyś już pokazywaliśmy i mówiliśmy o pętli indukcyjnej. Pod moimi nogami znajduje się pętla indukcyjna. W chwili, kiedy dojeżdżamy do tego miejsca i ustawimy się samochodem, kołami w tym miejscu, to szlaban, który poczuje ciężar auta, sam się automatycznie podniesie. I on podniesie się bez względu na to, czy będzie minus 30, minus 50, czy minus 100. Więc nie ma sensu nerwowo naciskać pilota, bo ja wielokrotnie tłumaczyłem, że jest sytuacja taka, że są te alternatywne możliwości wyjazdu z osiedla. Jeżeli zauważymy, że jest po raz kolejny mróz, nie rozjeżdżamy gdzieś żywopłotów z boku, nie denerwujemy się, podjeżdżamy i ta pętla indukcyjna na 1000% zadziała. Czy usterka została usunięta już na stałe? No właśnie, mam nadzieję, że została usunięta na stałe, tak jak wcześniej wskazałem. Taką mamy obietnicę od firmy, która dzisiaj dokonuje tych napraw, no od kilku dni już dokonuje tych, od wczoraj dokonuje tych napraw, o tak dokładnie powiem. I myślę, że to nie wystąpi, ale gdyby wystąpiło, to pamiętajmy, alternatywą zawsze jest pętla indukcyjna. Gorzej będzie z drugiej strony, bo nie będzie można wjechać. No ale my będziemy też działali tak, jak teraz zadziałaliśmy szybko, że jak zauważyliśmy w poniedziałek, co się wydarzyło, to wszystkie szlabany w całej spółdzielni mieszkaniowej zostały podniesione i zatrzymane na pozycji otwartej, tak żeby wszyscy swobodnie mogli się przemieszczać. Od niskich temperatur każdy z nas już się odzwyczaił, ale okazuje się, że firmy montujące urządzenia także zapomniały, że Polska leży w strefie klimatycznej, gdzie temperatura spada poniżej zera i potrafi wskazać na termometrach nawet minus 20, minus 30 stopni. I warto o tym pamiętać, jeżeli po raz kolejny mróz zamrozi elektronikę. Wszak przed nami podobno kolejna fala siarczystych mrozów. Dla kanału S Bartosz Giza. Trzeba zmienić naszą pozycję w związku. To słowa radnego Jacka Tchórza, które padły we wrześniu 2019 roku. Misja Osieckiego zakończyła się ze względu na nieskuteczność, a Tomasiak chciał
chciał obniżki. To dla odmiany słowa Grzegorza Gregorowicza także sprzed 15 miesięcy. Od zmian w Zgromadzeniu Związku minęło już półtorej roku. Sprawdźmy zatem, jak w tym okresie Tchórz wzmocnił pozycję Lubartowa w związku, a Gregorowicz pokazał, na czym polega skuteczność. Tchórz grzmiał o tym, jak to trzeba wzmocnić pozycję w związku, uzasadniając w ten sposób konieczność wymiany Jacka Tomasiaka i Wojciecha Osieckiego na nowych przedstawicieli. Gregorowicz argumentował, że należy zwiększyć reprezentację Lubartowa w związku. Ja będę głosował za odwołaniem zarówno radnego, już nie radnego, tak, Wojciecha Osieckiego, jak też radnego Jacka Tomasiaka, ale powody są inne. Ja uważam, że trzeba zmienić naszą pozycję w związku, że plan był dobry, ale wykonanie było złe. Mieli swoją szansę, spróbowali, niestety sposób, poziom, w jaki to było wykonane, był według mnie zły, dlatego uważam, że powinny inne osoby spróbować negocjować naszą pozycję w związku. Przypomnijmy, że nowymi osobami, które miały, jak to wskazał Tchórz, negocjować naszą pozycję w związku, Gregorowicz dla odmiany podkreślał, jak ważna jest kwestia kosztów. Ich oczekiwania, ale wyłącznie personalne, się spełniły. W związku nie ma dzisiaj ani Tomasiaka, ani Osieckiego. Jest za to Polichańczuk i Gregorowicz. Co istotne, już po odwołaniu tych złych, cena śmieci poszybowała w górę z tymi samymi kosztami, które przypisano mieszkańcom Lubartowa wcześniej, a które negowali właśnie Tomasiak i Osiecki. Mimo że mija właśnie rok, nie zwiększyła się także reprezentacja Lubartowa w związku. Zapadła natomiast decyzja personalna. Oto na stołek przewodniczącego związku wskoczył Gregorowicz. Przed wystąpieniem ze związku ową funkcję pełnił Osiecki. Czy zatem w związku panuje już sielanka i owe tak mocno podkreślane zmiany personalne doprowadziły do zrozumienia i tak hucznie zapowiadanych zmian? Z perspektywy półtorej roku tamte słowa Tchórza brzmią jak żart. Przytoczymy jeszcze kilka obietnic, jaka miała zapanować sielanka, jak powrócimy do związku. Porównajmy je jednak do tego, jak ów związek wyglądał wcześniej, czyli w czasie, kiedy Gregorowicz i Tchórz nie podwyższyli sobie jeszcze diet. Ja się nie za bardzo zastanawiam, co będzie dalej, bo ja wiem, że tu, gdzie jestem, to jestem w więzieniu, proszę Państwa. Jestem zakratowany, okratowany, na każdym rogu wieża strażnicza, SS-man i proszę Państwa, CKM-y wymierzone w nas wszystkich. Poza tym nie mamy żadnego wpływu właśnie na proces podejmowania decyzji. Nieraz, dwa razy żeśmy usiłowali wmówić czy namówić Państwa, nas wszystkich, społeczność lokalną. Ja tutaj nie szukam winy w nikim, ale próbowaliśmy Was namówić, że my nie mamy, proszę Państwa, wpływu na decyzję w proporcji do odpowiedzialności. Odpowiedzialność wynosi tak, według mieszkańców, czyli połowę, a na 13 członków związku jest nas tylko 4. I co to jest za organ wykonawczy, zarząd, który liczy teraz 5 osób? Przewodniczącym jest burmistrz pan Krzysztof Paśnik, a 4 przegłosowuje przeciw. No dlatego, że oni mają niewspółmiernie za dużą siłę głosu, niewspółmierną do odpowiedzialności za ten głos. W chwili, kiedy odwoływany ze związku był Tomasiak oraz Wojciech Osiecki, Gregorowicz tak argumentował niezasadność ich funkcjonowania w związku. No polityka lokalna nawet to jest kwestia skuteczności, a nie dobrych intencji. No tu słyszałem ze strony pana radnego Tomasiaka, że chciał obniżki, chciał to, chciał tamto. No proszę Państwa, marzenia ludzkie są motorem napędowym naszych działań, ale no, tak naprawdę na końcu, proszę Państwa, zakochujemy się w kimś pięknym, a potem pojawia się teściowa w drzwiach. Więc no powiem tak, no, marzenia zderzyły się z rzeczywistością. Pan Wojtek Osiecki był po prostu nieskuteczny i nieważny. Nie chcę go negatywnie oceniać, zwłaszcza, że mandat złożył tu mój kolega, chociaż bliżej go nie znałem i w relacjach raczej byłem dość odległych, ale rozumiem, że tworzyliśmy jakiś, proszę Państwa, kolektyw. I w ramach tego kolektywu pan Osiecki został wyznaczony do związku i po prostu był nieskuteczny. I nie ma się co znęcać nad człowiekiem albo szukać, właśnie obrazić go, albo szukać zła. Nie, być może nawet i dobrze chciał, ale jego wysiłki, jeśli nawet były, zakończyły się całkowitym fiaskiem i dlatego musi odejść i dlatego powinniśmy my na jego miejsce kogoś mianować, kto ma żywy kontakt z nami, ma materię sprawy, cechuje się szacunkiem środowiska, zakresu ochrony środowiska również ze strony tych samorządów, które razem z nami zasiadają w tym związku. A z tym według mnie jakiś problem był. Powtarzam, nie mówię, że to jest źle, tylko trzeba stanąć wobec prawdy, a prawda jest taka.
misja pana Osieckiego zakończyła się raz w Radzie, a dwa według mnie zakończyła się z powodu głównie nieskuteczności związku. Próbowaliśmy skontaktować się z panem Jackiem Tchórzem. Niestety nie odebrał on telefonu od naszej redakcji. Chcieliśmy panu Tchórzowi zadać następujące pytania. We wrześniu 2019 roku twierdził pan, że w związku należy dokonać zmian i odwołać Tomasiaka i Osieckiego, bo musi być wzmocniona pozycja Lubartowa. Proszę powiedzieć, jak spełniła się pańska zapowiedź? Już po zmianie Tomasiaka i Osieckiego wzrosły ceny śmieci, a mieszkańcom spółdzielni ponownie przypisano nienależne koszty. Czy uważa pan to za osobisty sukces? Pan chciał obniżek, a Osiecki był nieskuteczny. Wasze wysiłki zakończyły się fiaskiem. Taką opinię wystawił wam Gregorowicz dokładnie po 12 miesiącach waszej aktywności w zgromadzeniu związku. Od zmian minęło już 14 miesięcy, a jaką skutecznością według pana wykazał się pan Gregorowicz? Nie wiem. No powiem może w ten sposób, uzupełniając jeszcze to, o co mnie pani pyta, że przecież my podobno byliśmy nieskuteczni, ale niech sobie mieszkańcy Lubartowa przypomną, że udało nam się z panem Wojciechem Osieckim zatrzymać podwyżki opłat za śmieci i odsunąć je o 3 miesiące. O 3 miesiące. Więc jeżeli każdy sobie przemnoży te, było 6, dzisiaj jest 18, no to niech sobie przemnoży różnicę tych opłat przez ilość miesięcy i przez ilość członków rodziny, no to mówi do okrągłe sumki, które dzięki naszym zabiegom udało się odsunąć w czasie. Odsunąć w czasie i nie wprowadzać ich wtedy, kiedy było życzenie takie zarządu związku, pani dyrektor związku, nie wiem, no czyje życzenie tam było. Natomiast no i my podobno byliśmy nieskuteczni. Wtedy byliśmy nieskuteczni, rozumiem, kiedy ujawniliśmy i udało nam się zażądać od związku dokładnej kalkulacji kosztów, które są przypisywane do opłat za w poszczególnych sektorach. To raz. Dwa, kiedy udało nam się wymusić na dyrekcji zgromadzenia związku przedłożenie nowej kalkulacji, gdzie się okazało, że jeżeli się zdejmie te koszty, które są niezasadnie ponoszone przez chociażby mieszkańców budynków wielorodzinnych, to tu opłata spada, owszem, można płacić mniej, no ale wtedy wzrasta opłata w ościennych gminach. I temu przeciwstawili się wójtowie, temu wójtowie byli przeciwni. My to wszystko pokazaliśmy, my do tego dążyliśmy, my chcieliśmy, żeby to było zrealizowane. No ale jeżeli ja słyszę, że wykazaliśmy się złą skutecznością, że pan Osiecki był nieskuteczny, że Tomasiak coś chciał, ale mu nie wyszło i tak dalej, no to rozumiem, że po nas nastali fachowcy. Pan Gregorowicz wszedł do Zgromadzenia Związku Komunalnego Gminy Ziemi Lubartowskiej i efektem tego, rozumiem, tak naprawdę w przeciągu miesiąca, może dwóch, powinna być rzecz taka. Do mieszkańców spółdzielni mieszkaniowej co najmniej powinni mieć obniżoną opłatę 6 zł od osoby, bo przecież te koszty, wszyscy się zgadzali, pan burmistrz przed wyborami, po wyborach, w chwili kiedy opuszczaliśmy związek komunalny, w obszernym artykule, który był w Lubartowiaku, również w wywiadzie Rzece podkreślał, jakie to koszty są niezasadne, których to kosztów powinno nie być. Przecież oni to wszystko wskazywali, zgadzali się z tym. Ale rozumiem, Tomasiak, Osiecki byli nieskuteczni, więc teraz przyszli skuteczniejsi od nich. Tak na marginesie zastanawiam się, skoro wypowiadane były słowa przez pana burmistrza, albo były pisane również słowa, czy na pewno pan burmistrz był ich autorem w takim wypadku, skoro tak się to wszystko zmieniło, no ale to jest zapewne temat na oddzielną rozmowę. Natomiast tutaj, no skoro oni zarzucali nieskuteczność, to przyszli ci skuteczni. No i zapytajmy się wszyscy sami siebie. Płacimy mniej za śmieci? Nie. Mało tego. Już jak skuteczni zostali, zaczęli skutecznie w związku działać, to Gregorowicz wskoczył na miejsce Osieckiego, ale opłaty wskoczyły i jeszcze raz zostały podniesione w górę. I co się działo przy tej kolejnej podwyżce, która zafunkcjonowała w związku komunalnym? Nikt się nie sprzeciwił. Skuteczność nowych polegała na tym, że się nikt nie sprzeciwia.
wtedy, kiedy byli nieskuteczni, którzy byli przeciwko temu, blokowali na wszelkie sposoby podwyżki, to oni byli nieskuteczni. Więc skuteczność, rozumiem, wyparła nieskuteczność, a tą skuteczność, która wyparła nieskuteczność, widzimy w portfelach, bo kiedy była nieskuteczność, płaciliśmy mniej, kiedy jest skuteczność w postaci między innymi pana Gregorowicza czy pana Paśnika, no to rozumiem, że im drożej, tym skuteczniej. Zupełnie tego nie rozumiem. To jest dziwne myślenie. To jest myślenie takie, nie wiem, no ja słyszałem, że ta nowa koalicja z PiS-em, która była zawiązywana, ona nie była zawiązywana po stołki. Wypchnięto również mnie z tego koleżeńskiego układu tak zwanego, bo już inaczej tego nie potrafię sam sobie w głowie układać inaczej niż w ten sposób. No i gdzieś się dzieją tego typu rzeczy. Ciekawe, jak skuteczny, jeszcze zwróćmy uwagę na jeszcze jedną skuteczność pana Gregorowicza. No przecież jak Osiecki i Tomasiak byli w związku, no to Lubartów miał przewodniczącego zarządu. Myśmy byli nieskuteczni, weszli skuteczni, a przewodniczącym zarządu związku jest wójt najmniejszej gminy w związku, gminy Serniki. Gratulacje, no gmina, która ma 3600 osób, zarządza między innymi miastem Lubartów, które ma 21,5 tysiąca mieszkańców. Taka to skuteczność, rozumiem, jest w tym nowym wydaniu. Potężne gratulacje. A co ze statutem? A co z większą reprezentacją? Przecież ja pamiętam, jak pan Gregorowicz wyraźnie mówił, mamy zbyt małą reprezentację. To nie może być tak, żeby miasto, które ponosi 50 czy 60% kosztów, miało tylko tam 30 czy 40% reprezentacji w zgromadzeniu. No gdzie ta większa reprezentacja? Gdzie ta skuteczność? Czy chodziło tylko o stołki, czy faktycznie chodziło o to, żeby coś zreformować? Bo ja niczego z tego nie widzę. Jesteśmy już prawie 2,5 roku po wyborach. Mija połowa kadencji. Obietnice, te, które były składane przed wyborami, biorą w łeb. A oni stoją tam i nie wiem, bo tam kiedyś pan Gregorowicz wspominał, że podobno tam są jakieś budki gdzieś, nie wiem, gdzie, o co mu do końca chodziło, że ktoś do niego mieszy z jakiegoś CKM-u czy czegoś innego. I nie wiem, czy dalej ma przestawiony ten karabin teraz jako jest skuteczny, czy też już te lufy opadły. Nie wiem, co tam się dzieje. W każdym razie widzimy, że za ich skuteczność płacimy my wszyscy. Radny Tchórz dla odmiany wskazywał, że tu cytat, trzeba wzmocnić naszą pozycję w związku. Być może ta zapowiedź była prorocza. Tak, trzeba wzmocnić naszą pozycję w związku. Więc pan radny Tchórz, rozumiem, tak wzmocnił przez te 14 miesięcy pozycję w związku, że dzisiaj chodzi dumny i puszy się jak paw. Zapewne sąsiedzi, którzy go spotykają w sklepie, czy gdzie, chociaż już go dawno nie widziałem w markecie, kiedyś jeszcze robił w jednym z marketów zakupy, ale już go dawno tam nie widziałem. Ciekawe, czym to jest spowodowane. Natomiast no, zapewne klepią go sąsiedzi po plecach i mówią, Jacek, tak nas dobrze reprezentujesz w tej Radzie Miasta, że dziękujemy Ci za to, że mamy silną reprezentację w związku. Dzięki tej silnej reprezentacji w związku płacimy mniej. Figa z makiem, wskazałem przed chwilą, że 4 było przed przedstawicieli z miasta Lubartowa i 4 jest po tym, jak nieskuteczni zostali zastąpieni skutecznymi. Mało tego, ja słyszałem, że ci skuteczni właśnie mieli doprowadzić do zmian w statucie, takich, gdzie power przyjdzie do Lubartowa, że to miasto Lubartów będzie teraz decydowało, bo to ono ponosi największe koszty, że to miasto Lubartów będzie miało siłę przebicia w tym związku, że usunięto jeszcze jedną rzecz, przecież pamiętajmy, to już nie Tchórza wypowiedź, a Gregorowicza, że on objeździł wszystkich wójtów, wszystkich gmin i że tam tak naprawdę to personalia wzięły górę, no, że trzeba pozbyć się pewnych osób, powiedzmy sobie wprost, żeby one nie były w tym zgromadzeniu, a wtedy wszystko pójdzie jak spłatka. Będzie się lanka, będziemy sobie padali w ramiona, będziemy się ściskali, będziemy się cieszyli, wąchali śmieci w Rokitnie i cieszyli się, jak one pachną teraz, bo jeszcze jak oni byli, to Tomasiak i Osiecki to śmierdziało, a teraz nam wszystko pachnie. No nie, ani nie pachnie, śmierdzi jak śmierdziało. Ceny są jeszcze wyższe i ciekawe, czym nas uraczą w najbliższym okresie czasu. Więc no, myślę, że wszyscy możemy zadedykować
za to, że tak płacimy tak dużo za śmieci, po pierwsze, i po drugie, że nie zrobiono nic. Nic nie zrobiono. Wyszli na plecach mieszkańców spółdzielni mieszkaniowej. Dostali się do tej Rady Miasta na plecach spółdzielni mieszkaniowej. Mieszkańców spółdzielni mieszkaniowej. Zobaczcie wyniki, szanowni mieszkańcy Tchórza, Gregorowicza, Czubackiego, Mazurowej, Jaworskiego, Paśnika i Bednarskiego. Tam, gdzie były domki jednorodzinne, plecy. Tam, gdzie były budynki wielorodzinne, dostawali powera, dostawali przecież, nie oszukujmy się, dopóki nie spłynęły wyniki z 1 maja lubelskiej, z dużych osiedli, z Cichej, czy ze Zgody, no to przecież pan burmistrz nie był burmistrzem. Przecież pamięta pan Jacek Tchórz, jak wykonałem do niego telefon, że w chwili, kiedy spłynęły z okręgu, kiedy wyniki wyborów z okręgu, gdzie były przede wszystkim domki jednorodzinne, to miał tak słaby wynik, że nie mógł w ogóle marzyć o tym, żeby zostać radnym. I on się z tym pogodził. A później okazało się, że kiedy spłynęły wyniki z SRB, czy z drugiej komisji ze szkoły numer 3, to one wystrzeliły. I teraz nic nie zrobiono w interesie tych mieszkańców, żeby im ulżyć. Koszty, dobrze, żeby mieszkańcy wiedzieli, że nikt nic nie zrobił, żeby zdjąć na przykład koszt rozliczenia administracyjnego. Cały czas płacimy jako mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowej za to, że rzekomo jest rozliczanych u nas 8 tysięcy deklaracji, bo tak mamy przypisaną ilość kosztów do ilości, przepraszam, 9,5 tysiąca, bo to do ilości osób zameldowanych, podczas kiedy my jako zarząd spółdzielni wysyłamy jedną deklarację. Jedną. I oni uważają, nie wiem co oni uważają, po dobro miało być skutecznie, a wyszło jak zawsze. Gregorowicz i Tchórz wyraźnie wskazywali, co ma się zmienić w związku, kiedy odwołany już będzie zły Tomasiak i Osiecki. W związku jedyne, co się zmieniło, to uchwała, która podjęta bez głosu sprzeciwu spowodowała kolejne podwyżki cen za śmieci. Radni zaś zmienili sobie diety i od stycznia cieszą się kolejną podwyżką. Dla kanału S Bartosz Giza. A w dalszym wydaniu informacji. Wystawa pokonkursowa w PMDK. Trzeba przyznać, że prace jak co roku są naprawdę wspaniałe. Oszustwo na portalach ogłoszeniowych. Cyberprzestępczość jest najszybciej rozwijającą się formą wyłudzeń pieniędzy. Dzień babci i dziadka. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Babci i Dziadka. Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury zaprasza do oglądania w witrynie galerii PMDK prac laureatów 22. Powiatowego Konkursu Plastyczno-Literackiego Opowieści Wigilijne 2020. Pięknie zaaranżowaną wystawę prac plastycznych i szopek można oglądać przez przeszklenia galerii do końca stycznia, nie tylko w dzień, ale też wieczorem. Ekspozycję przygotowała pani Katarzyna Grabowska-Pytka i Edyta Weremczuk. Jest to wystawa pokonkursowa, dotyczy ona konkursu Opowieści Wigilijne, który już 22 raz organizowaliśmy w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Lubartowie. W tym roku był to konkurs bardzo specyficzny, dlatego że w związku z obostrzeniami nie mogliśmy przeprowadzić ani takiego bezpośredniego naboru, ani oficjalnie otwartej wystawy pokonkursowej, ani też takiego finału uroczystego na scenie z wręczeniem nagród i dyplomów, także one póki co jeszcze są w naszej siedzibie niewręczone, ale ogłosiliśmy wyniki po to, żeby ci, którzy wygrali, którzy zdobyli nagrody i wyróżnienia, mogli się cieszyć tym swoim małym zwycięstwem, ale trzeba przyznać, że prace jak co roku są naprawdę wspaniałe. Oceniało je profesjonalne, niezależne grono jurorów. W konkursie plastycznym był to ojciec Paweł Działa oraz pani artystka plastyk, pani Adrianna Sawczuk-Dejko. W konkursie wzięło udział około 200 prac plastycznych i zostało nagrodzonych też dosyć duża ilość, którą właśnie możemy podziwiać tutaj na tej wystawie w zewnętrznym budynku galerii PMDK. Ustawa została specjalnie przygotowana i zaaranżowana przez panią Katarzynę Grabowską-Pytkę w taki sposób, aby można ją było oglądać już po zapadnięciu zmroku. Także każdy, kto przychodzi tutaj po godzinie 16, może obejrzeć z bliska właśnie przepiękne szopki wykonane przez dzieci, ale także w realizacjach zbiorowych, czasami rodzinnych.
Także są też dostępne prace plastyczne, prace, które wiszą tutaj na ścianach. Także bardzo, bardzo polecam, przepiękna wystawa. 22-latka z powiatu lubartowskiego najpierw dostała link do strony płatności internetowej, podała swoje dane wrażliwe, a następnie poprzez kody SMS straciła ponad 800 zł. Kolejny raz policja apeluje o zachowanie czujności i ostrożności podczas sprzedaży i zakupów w internecie. 18 stycznia do lubartowskiej komendy zgłosiła się 22-letnia kobieta, która podczas sprzedaży kompletu wypoczynkowego została oszukana. Ten domniemany nabywca tak pokierował całą transakcją, że wprowadził tą kobietę w błąd. Przesłał jej za pośrednictwem jednego ze znanych komunikatorów internetowych link do strony firmy zajmującej się wysyłką paczek. Na tej stronie pokrzywdzona wpisała dane swojej karty bankomatowej oraz podała swoje dane osobowe. Dostała kilkukrotnie kod SMS z prośbą o wpisanie na stronie. Po wpisaniu tych kodów z jej konta bankowego zginęło ponad 800 zł, a kontakt z kupującym się urwał. Kobieta natychmiast zgłosiła tę sprawę w swoim banku, a także na policji. Apelujemy tutaj o zachowanie rozwagi w trakcie zakupów online. Cyberprzestępczość jest najszybciej rozwijającą się formą wyłudzeń pieniędzy. Prosimy wszystkich, aby starać się korzystać tylko ze sprawdzonych stron. Ponadto zawsze sprawdzajmy możliwe metody płatności oraz dane kontaktowe sprzedawcy. Unikajmy płatności z góry, bądź dokonujmy jej tylko na sprawdzonych i zaufanych portalach. Pamiętajmy także, aby patrzeć na opinie zarówno o sprzedawcy, jak i o sklepie. Upływa szybko życie, jak potok płynie czas. To słowa piosenki sprzed lat. W dniach 21 i 22 stycznia wielu z nas składało życzenia ukochanym babciom i dziadkom. Czego im życzyć w tym dniu? Aby na co dzień byli bezpieczni. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dużo zdrowia i szczęścia. Babciu, wszystkiego najlepszego z okazji Święta Babci. Jednym z najlepszych prezentów, jakie można dać swoim ukochanym dziadkom, będą częste kontakty, poświęcony im czas i wspólne rozmowy o bezpieczeństwie. Rozmawiając z dziadkami, zwróćmy uwagę na kilka podstawowych zasad, aby uchronić ich przed przestępcami. Siadaj, babciu, siadaj blisko, zaraz ci opowiem wszystko. Prawie całą noc nie spałam, bo prezenty wymyślałam. Z okazji tegorocznego Dnia Babci i Dziadka wychowankowie PMDK z pracowni teatralnej i muzycznej postanowili złożyć życzenia w postaci piosenek i wierszy. A teraz zapraszam Państwa na prognozę pogody. W piątek spodziewamy się umiarkowanego zachmurzenia. Temperatura powinna wynieść 5 stopni Celsjusza, a ciśnienie 1001 hektopaskali. W sobotę umiarkowane zachmurzenie. Temperatura 7 stopni Celsjusza, a barometry wskażą 998 hektopaskali. W niedzielę spodziewamy się opadów śniegu. Termometry wskażą 1 stopień Celsjusza, a ciśnienie będzie wynosić 997 hektopaskali. W poniedziałek ponownie spodziewamy się opadów śniegu. Tym razem termometry wskażą 0 stopni Celsjusza, a barometry 1007 hektopaskali. We wtorek po raz kolejny spodziewamy się opadów śniegu. Termometry wskażą 0 stopni Celsjusza, a ciśnienie wynosić będzie 1005 hektopaskali. Środa zapowiada się bezchmurnie. Termometry wskażą 1 stopień Celsjusza, a barometry 1008 hektopaskali. W czwartek spodziewamy się opadów śniegu. Tym razem termometry wskażą 0 stopni Celsjusza, a barometry 1006 hektopaskali. Prognoza przygotowana we współpracy z portalem twojapogoda.pl. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś. Ja zachęcam do kontaktu z naszą redakcją pod adresem redakcja@kanales.pl lub pod numerem telefonu 605 331 126. Przypominam, że wszystkie nasze materiały są dostępne na naszej stronie internetowej www.kanales.pl. Ja dziękuję za dzisiaj, życzę miłego dnia i do zobaczenia za tydzień.